Dzień dobry, witam wszystkich moich subskrybentów. Zgodnie z obietnicą miało być QA na 100 pytań. Przepraszam, na 100 subów oczywiście. Pytań jest trochę mniej niż 100. I oczywiście zaczynamy od pierwszego pytania: jakie znasz języki oprócz angielskiego i polskiego? Iś Hajze Paweł, iś Esse Pizza, Gajon, iś Wolne aus Poland, iś Kome in Wrocław. Takie właśnie znam języki oprócz angielskiego i polskiego. Wymarzona praca oprócz nauczyciela. Oczywiście audytor, czyli kontrolę w firmach. Podróżowanie po całej Polsce. No i myślę, że tam bym się odnalazł i tam bym sobie też poradził. Najbardziej nielegalna rzecz, jaką pan profesor zrobił za młodu. Za młodu byłem wyjazdowym kibicem Górnika Wałbrzych. Jechaliśmy do Czech wspierać naszych braci ze Slawi Prachy, którzy... Wygrali tytuł mistrza Czech i tam zwyczaj w Czechach był taki, że po prostu mm, kiedy drużyna zdobywa mistrza Czech, to kibice wybiegają na boisko. Ale chyba władze mm, klubów dogadały się z kibicami slawi, która właśnie w tym roku zdobyła mm, tego, ten tytuł mistrza Czech, że no już nie wybiegają, już nie wybiegają. No my dostaliśmy bilety tuż za bramkami, było nas tam 50, wybiegliśmy sobie na boisko i... Gdzieś tak w połowie boiska naszła mnie taka refleksja, żeby się obrócić, bo coś chyba poszło nie tak. Że ci Czesi chyba nie biegną za nami i faktycznie nie biegło za nami 5000 czeskich kibiców, tylko biegło za nami y, mniej więcej 300 policjantów w pełnym mężtunku z oddziałów do tłumienia zamieszek no i leżałem wtedy w kajdankach skuty na ziemi. Jak pan profesor znalazł się w Wasie? Więc y, no cóż, ja y, od razu po studiach y, znalazłem zatrudnienie w. Szkole, atut na ulicy Racławickiej. no i wiecie jak to jest. Po studiach, no to nigdy nie wiesz, czy ta praca będzie, czy nie będzie. Nie znasz tego rynku pracy. No to jak ktoś ci daje cały etat i w ogóle wszystko maluje w kolorowych barwach, no to bierzesz po prostu taką pracę, jaką ci ktoś proponuje. Natomiast potem zaczął się rozjazd pomiędzy tym, co było mówione na rozmowie kwalifikacyjnej, a rzeczywistością. Nie chcę tego dokładnie rozwijać, ponieważ no nie mam w zwyczaju najeżdżać gdzieś tam na, na kogoś. Nie, nie jest to moim zdaniem takie do końca potrzebne tutaj. W każdym bądź razie pani dyrektor zadzwoniła no i się mnie spytała, czy pan chce łączyć pracę tutaj u nas właśnie z pracą w Atucie powiedziałem nie, chcę stamtąd uciekać. No i potem to już poszło. Ulubiona piosenka Krawczyka. Yy, oczywiście Lewandowski mistrzem Polski. Największa inspiracja. No to myślę, że yy, Profesor Artur Żydek, mój nauczyciel fizyki z liceum. Co byś robił, gdybyś nie był właśnie? Oczywiście uczyłbym fizyki w Urszulankach. Tam, gdybym lepiej pokierował rozmową kwalifikacyjną. Eee, czyli powiedziałbym, że no tak, jestem wierzący i oczywiście i tak dalej. Ja, jeśli chodzi o modlitwy i tak dalej, to bardzo. A jeśli chodzi o jakieś znajomość Pisma Świętego, żywoty, żywoty świętych i tak dalej... To ja oczywiście, to wszystko, jestem w tym bardzo biegły. To myślę, że byłbym w Roszulankach bez żadnego problemu. Jak to jest być YouTuberem? Super, to było jedno z moich marzeń. I pomimo tego, że zasięgi tutaj i subskrypcje nie powalają, to sam fakt, że ja jestem twórcą, że jestem YouTuberem, że robię coś, co pomaga innym ludziom i w pewnym sensie jakby daje im możliwość uczenia się bez korepetycji. Bez wydawania na to pieniędzy, po prostu wchodzisz, klikasz i bierzesz udział w lekcji. No to to bardzo mi się podoba, jestem bardzo zadowolony z siebie, pomimo tego, że mój kanał, zarówno jeśli chodzi o content, jak i o jakość, wymaga jeszcze dopracowania. Ulubiony raper, no to jeśli chodzi o polskich, to zdecydowanie Filipek, którego mam, nie wiem, 6-7 płyt. Jeśli chodzi o zagranicznych, to Eminem i 50 Cent. Ulubiona płyta Jeśli chodzi o zagraniczną, to jest płyta 50 Cent'a Get Rich or Die Trying, zdecydowanie. Jeśli chodzi o polską płytę, no to jest grana Emocja Filipka, której zresztą jestem posiadaczem. Czy zaśpiewa pan szpaka? No cóż, tutaj do tego pytania mogę odnieść się tak, że z kobiecego hip-hopu to słucham czasem tylko Admy. No cóż, yy, szpaku, szpaku. Co ja mogę powiedzieć o szpaku? Yy. Że jeśli wiesz, nagrywasz z Paluchem mmm, płytę, gdzie tam mówisz, jakim to jesteś obrońcą hip-hopu, jaki to jesteś prawilny i tak dalej, a później cała Twoja twórczość jest do bólu yy, po prostu komercyjna, czyli jeśli nie możesz przyciągnąć do swojej twórczości fanów, tak. Do swojego hip hopu, to bierzesz po prostu i robisz swój hip hop w taki sposób, żeby um, on był pod ludzi, którzy nie, nie słuchają hip hopu, tak? Tworzysz coś, co nie jest hip hopem i nazywasz to hip hopem. Nie wiem, bo tak ci pasuje wizerunkowo. Masz problem, żeby wygrać beef z bezczelem, tak? Który w ogóle jest tragiczny lirycznie. No cóż, ja mogę więcej powiedzieć, tak? No nie, czyli ja reasumując, nie zaśpiewam szpaka. Ulubione piwo? No trochę choruję, nie mogę pić piwa raczej dożywotnio. Czy zawsze chciałeś zostać nauczycielem? Zawsze chciałem zostać nauczycielem od początku studiów. Czyli od roku 2013, tak, chciałem zostać nauczycielem. Zauważyłem, że idzie mi udzielanie korepetycji, zauważyłem, że, że to jest to, że to jest jakiś tam sposób na życie, że sprawia mi to ogromną przyjemność, a jednocześnie dobrze mi to wychodzi i ludzie, których uczę, są zadowoleni ze sposobów, w jaki to robię, i z osiąganych efektów. Czym się interesowałeś poza szkołą w okresie liceum? No, powiem tak, właśnie wtedy interesowałem się głównie szkołą. Natomiast gdzieś tam trenowałem sobie jakieś tam sztuki walki nawet. No, nigdy nie doszedłem do jakiejś tam biegłości. Ale gdzieś tam to robiłem. Wyniki z matury. Polski Podstawa 50 na 50, około procent, ustna około 50. Angielski podstawowy 90 parę. Matma rozszerzona 60 parę, fizyka rozszerzona 60 parę. Ym, bo wtedy się jeszcze nie wybierało. To znaczy, nie, przepraszam, wtedy się właśnie wybierało, czy piszesz podstawę, czy rozszerzenie. Dlatego ja na przykład nie pisałem matmy podstawowej. Czy znasz innego sławnego człowieka oprócz Wywióra? Mój ojciec przez dwie kadencje był wójtem gminy Marcinowice. Nie wiem, czy to się liczy jako znanie słynnego człowieka. A tak poza tym to um, jeszcze kiedyś udzielałem korepetycji ziomkowi, który na YouTubie ma ksywę -e -e Ale nie wiem, czy nie zamknął kanału i on tam miał chyba 50 tysięcy subskrypcji. Nie wiem, czy to się liczy jako znany człowiek. Ulubiona gwiazda Disco Polo. No zdecydowanie miły pan ze względu na kawałki, małolatki i mm, królowo. I ostatnie pytanko tutaj. Jak to jest być nauczycielem? Powiem tak, że ten zawód ma swoje blaski i cienie. Mm, nie wiem, czy to by nie zasługiwało na osobny filmik. To może tak opowiem w skrócie, że jeśli jesteś nauczycielem, jesteś sobie to w stanie tak poukładać, żeby mieć dużo wolnego czasu, tak? To, że masz 3 miesiące wakacji, świąt i innych rzeczy. Wszystkie długie weekendy i tak dalej. To wszystko jest prawda i to wszystko jest wypłacone. Inne zalety. Kontakt z młodymi ludźmi, dzięki którym ja uważam, że się nie starzeję. Sama praca z człowiekiem, która dla mnie jest ogromną zaletą. Jestem bardzo z tego faktu zadowolony, że moja praca polega właśnie głównie na mówieniu. Brak stresu w pracy, no bo ja na przykład się nie stresuję, przynajmniej Rzadko, tak? Albo bardzo rzadko. To to, jeśli chodzi o takie podstawowe zalety. Wady. No, że nigdy nie będziesz jakoś super bogaty. I generalnie jak poznaję swoje potencjalne żony i mówię im ty słuchaj, wiesz, ja uczę w liceum fizyki matmy, no to to nie jest tak, że ona zaczyna piszczeć. Nie, nie. zdecydowanie nie. Nauczyciel teraz postrzegany jest moim zdaniem nawet nie neutralnie, tylko po prostu źle jako osoba która jest leniwa, mało zarabia, nie ma przed sobą jakiejś przyszłości, no i generalnie no tak to wygląda. Ale ja o tym nagram jeszcze osobny filmik, kiedyś właśnie o blaskach i cieniach bycia nauczycielem, może na 200, może na 300 subskrypcji. Teraz jest 125, także zachęcam do subskrybowania, no i przede wszystkim do uczestnictwa w tych lekcjach, które ja które ja prowadzę na liveach na YouTubie. Dziękuję bardzo, słuchajcie, za hmm, tutaj pytania, zwłaszcza klasie pierwszej, bo ona tych pytań przedstawiła tutaj najwięcej.